gdzieś powtórka z rozrywki, tylko trochę gorsza pogoda. Idę znowu do pracy. To już ostatni raz przed przerwą świąteczną, która trwa miesiąc, więc aż do stycznia nie będę pracowała. No i zaczął się 10. dzień vlogmasu i ostatni tydzień tego semestru. Mój przedostatni semestr w ogóle kariery szkoły tutaj. Oto ja prawie umarłam. Idziemy do sklepu po rzeczy na obiad. Milek przyjdzie dzisiaj po mnie do pracy. How nice of him! Wróciliśmy właśnie z pięknych zakupów, najbardziej niezdrowych na świecie. Jedną z tych rzeczy jest to, co trzyma teraz Julek w ręce. I've got a delicious drink and I'm gonna have it right now. Why do you sound like a redneck? Deep down in my heart, I'm a redneck. It's him. Więc dzisiejszy haul to jest grzyby, z których zrobimy zaraz risotto. Melon, który był na przecenie, więc I bought it. Do tego Capri Sun, który też był na przecenie. I do tego jeszcze ryż do risotto, który nie był na przecenie. Moja ulubiona pizza mrożona, która też nie była na przecenie, ale i tak kosztuje sama w sobie funta. I parmezan do risotta. A, to jest jeszcze, nie pamiętam. A, czosnek. Bo używam go do risotto. Dzisiaj nic praktycznie nie nagrywałam, bo byłam w pracy cały dzień, więc dzisiejszym gwoździem dzisiejszego programu będzie to, jak będziemy gotować z Wilkiem, nie? Więc zrobimy sobie risotto z bakłażanem i z grzybami. Bla, bla, bla i nie wiem, co jeszcze. A na razie pierwsze, co muszę zrobić, to się przebrać z tej koszuli głupiej. Dobra, zabrałam się już za zagotowanie. Mam już tutaj przygotowane i osolone bakłażany, bo później chcę je upiec w piekarniku z oliwą, solą, pieprzem i jakąś przyprawą, może z czosnkiem, nie wiem. I potem na sam koniec, pokrojone w kostkę, chcę to dodać na górę tego risotta, a baza risotta będzie z grzybami. Tak sobie to wymyśliłam. Więc na razie pokroiłam szalotkę jedną, ale chyba pokroję też drugą. I zrobiłam bulion, którym będę zalewała później ryż. Nie mam niestety takiego dzbanuszka z wystarczająco dużego, żebym mogła to zrobić. Więc musiałam to zrobić w garnku. No ale co się tutaj sączy już? Może widać, że się wydzieliło trochę płynu z tego, więc zaraz to przetrę i włożę tutaj do piekarnika. Proszę was na to wstydzę, jak będę teraz kroiła kolejną szalotkę, to sobie z wami pogadam, bo risotto kiedyś swojego czasu, w sumie w zeszłym roku odkryłam, że risotto to wcale nie jest trudne danie. Kiedyś sobie wyobrażam, że to jest mega trudne danie. Więc w zeszłym roku, kiedy mieszkałam w Madrycie, odkryłam, że risotto to jest bardzo łatwe danie do zrobienia. I stało się ono moim tak jakby star dish, które gdybym poszła do Masterchefa, to bym właśnie risotto przygotowała. I zazwyczaj robię risotto z grzybami i z szparagami. Hello! A więc tak przyprawione bakłażany wkładam do pieca. Ustawiłam go na 190 stopni i sobie je tu wkładam i będę tutaj przez jakieś, nie wiem, 15 minut, 20. Zobaczymy, bo bakłażan nie może być surowy, bo jak jest surowy, to można umrzeć podobno. Więc teraz robię na patelni grzyby, aż trochę z mniejszą objętość, bo na razie są gigantyczne. Potem dosypię ryżu i zaleję bulionem. I potem na końcu będę przyprawiać serem, masłem, solą, pieprzem i tp. I tyle. Dałam już, dałam ryżu, Julek, i zalałam bulionem.
warzywnym. I teraz to się będzie tak gotowało i będę dolewała za każdym razem, kiedy ten ryż wsiąknie to ten... Ten bulion. Czemu mam taki problem z słowem bulion? That's my deal. Blah, my food, blah, blah, serving, blah, blah. Więc tak wygląda moje risotto grzybowe. Jestem z niego bardzo dumna. Jest bardzo kremowe i bardzo grzybowo-serowe. Miam! I zaraz jeszcze na górę dodamy bakłażana. Tak wygląda efekt końcowy, już zaczęłam jeść. Stwierdzam, że ten bakłażan jest najlepszy, jaki kiedykolwiek zrobiłam w swoim życiu. Po każdym pięknym momencie jedzenia następuje moment najgorszy, postawiam was na to starzy, czyli sprzątanie tego wszystkiego. No więc jeśli ktoś się zastanawia nad przepisem na to risotto, ja mogę go napisać, znaczy napiszę go w opisie. Jest to przełatwy przepis. Zajmuje on długo, w zależności od ryżu. Napiszę to pod spodem, ale jeśli chodzi o składniki i w ogóle metody przygotowania, to jest to bardzo łatwe, tylko trzeba na tym stać i mieszać co jakiś czas i dodawać tego bulionu, kiedy się widzi, że ryż już wchłonął większość tego, żeby nic się nie przykleiło. I też ważną sprawą jest to, żeby nie doprowadzić nigdy do takiego momentu, żeby cały ten bulion wyparował. I kiedy już spróbujemy tego i ten ryż jest miękki, wystarczająco miękki, to wtedy dodajemy łyżkę masła i parmezan w zależności od smaku, ale nigdy, kiedy ten ryż jest już taki suchy, bo wtedy to nie będzie tak kremowy jak moje risotto. Moje risotto, które zazwyczaj przygotowuję, jest z grzybami i z szparagami, tak jak już wcześniej wspominałam, i to jest najlepsze połączenie według mnie, zawsze to tak jemy. Jeszcze na górę czasami dodajemy rukolę. Słyszałam też o czymś takim, że risotto powinno, znaczy nie powinno, ale je się też z sosem balsamico na górze, z octem balsamicznym. Ja chyba kiedyś tak spróbowałam, ale nie za bardzo mi to smakowało, więc przemyśleli na dziś, czy kiedyś tak jedliście risotto i czy macie jakiś taki przepis, który jest waszym takim daniem popisowym, które gdybyście mieli iść do Masterchefa, którego finał swoją drogą był wczoraj i bardzo się cieszę z wygranej, nie chcę wam spoilerować jeszcze, kto to był, ale bardzo się cieszę z wygranej, bo byłam za tą osobą i teraz niestety muszę sprzątać, więc może zrobię timelapse, jak zmywam naczynia. Każdy z was chce to zobaczyć. Więc let's go, come on in, let's show you how I clean the kitchen. Mogę już wracać do Julka i w ogóle to muszę dzisiaj zapakować prezenty, bo jutro mamy ten obiad z dziewczynami i mam niezapakowane prezenty dla nich, więc zabroniłam im oglądać mój filmik jutrzejszy aż do po obiedzie, żeby nie wiedziały, co dostaną. Odpalam świeczkę. Julka ogląda jakieś głupie filmiki o jakichś głupich rzeczach, a ja tutaj robię Christmas time. Ok. Witam już z kolejnego dnia, kończę tego vloga teraz, bo wczoraj oglądaliśmy film, jak on się nazywał? Million Dollar Baby. It was so sad, że potem się popłakałam and I was sad i nie umiałam skończyć tego filmiku, więc dzisiaj go kończę obok
skórki zmalone na podłodze, którą Julek wczoraj wieczorem we mnie rzucał. Because he's a great boyfriend. I teraz otworzę jeszcze kalendarz na zakończenie, żeby równowaga w świecie vlogmasowym była zachowana. Wczoraj był 10. No, 10, ale ten czas szybko leci. Nie zapakowałam wczoraj w końcu w efekcie tych prezentów, bo jak mówiłam, niestety ten film nie pochłonął, on trwał 2 godziny i potem poszliśmy spać. Ja nie umiałam zasnąć, because I thought I was gonna die. No i dzisiaj w okienku było jajo smocze. Do zobaczenia zaraz. Ja zacznę zaraz kolejnego vloga w tym samym outficie. Przepraszam, że wyszło tak, że skończyłam go nie tego dnia. No ale do zobaczenia w kolejnym vlogu i mam nadzieję, że drugi tydzień grudnia wam fajnie się zaczął. Pa!